Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatos, oczywiście w duecie z Fulasem i kolejny odcinek Tankopedii dla opornych. Witaj, Fulas. Serwusik. No i dzisiaj bierzemy na warsztat czołg 9 tieru, czołg średniej nacji niemieckiej, czyli Leopard PTA. Fulas, ty jakbyś mógł swoją opinię na jego temat przedstawić, a my sobie tutaj obejrzymy, jak ta maszynka wygląda, bo ty więcej bitew rozegrałeś, ja takiego stażu na nim nie mam, więc jakbyś mógł trochę o nim poopowiadać. No fajny magic, takie wsparcie, bardzo szybko można zmienić flankę, bardzo przyjemne działo, maskowanie. Raczej nie można tam wyjeżdżać na YOLO i tam z jakimś innym będę się strzelać, bo to szybko się skończy, bo za długi ma przeładunek tam z wszystkimi chyba jakimiś pierdołami, tam z 9 sekund jest, więc tak i trzeba się trzymać z tyłu, kamuflaż pozwala na to działo, więc i penetracja, raczej tak z dystansu w nim grać, bo jak się wyświetli człowiek tym czołgiem, to szybko może zejść do garażu, nie, bo to raczej nic nie odbija, papierowe to, ale naprawdę w dobrych rękach, naprawdę przyjemny czołg, dobra maszyna, można niezłe wyniki takimi czołgami kręcić, jak ktoś lubi. Czyli po prostu trzeba nim grać na dziewiątkach tak jak esetą na dychach. Trzecia linia, snajpimy, tak, jak tak. Najdalej świata przeciwnika. Lorneta. Świata lorneta, rozumiem. I, i no, gramy, no. Gramy tylko pod asysty właśnie i na damage. Na A1, na A1 tam tak się jest. Wiesz, na górki gdzieś wjeżdżamy. Tak, i kluczowa pozycja, żeby mieć przestrzał na całe pole bitwy i można rządzić. Dobra, pożartowaliśmy trochę, teraz możemy przejść już do samej tej konstrukcji. Co można ciekawego powiedzieć o historii tego czołgu? Istniał, to można powiedzieć, więc to jest dość zaskakujące w tej grze. Wiadomo, że w WoT-ie dużo maszyn 9 i 10 tieru to są praktycznie czołgi, które istniały tylko na papierze, bądź zbudowano jakieś drewniane ich prototypy i to było wszystko, a poszczególne moduły prezentują się następująco. Silniczek. Koni mechanicznych 830, współczynnik mocy do tony 21,19, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Najwyższa prędkość jazdy 65 km na godzinę. Można powiedzieć, że ten czołg naprawdę ostro zapieprza, ma dobre przyspieszenie i no, jest naprawdę maszynka, co tu dobrze powiedzieć, jest rakieta na swoich tierach, kurna, śmiga, aż miło. Najwyższa prędkość cofania 23 km na godzinę, też bardzo dobra wartość, no i szansa na pożar 10%, kolejna dobra wartość. No, silnik niezawodny, duży, zlokalizowany w tylnej części, ale możemy być o niego w miarę spokojni. Co nie znaczy, że co jakiś czas, wiadomo, jakiś strzał, jak dostaniemy w bok czy w tył, no to ten silnik może ulec uszkodzeniu, ale to po prostu jest loteria i na to żadnego większego wpływu nie mamy. Pod względem mobilności maszynka jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o działo, kolejny atut tej maszyny. Działo mamy 105 mm, czas przeładowania na podstawie bez braterstwa broni, bez wentylacji, bez dosyłacza i bez racji 10-30, czas celowania 20, bardzo fajnie. Celność na 100 metrów 0,32, super wartość. Celność ruchu 3,33, celność przy obrocie wieży 0,95, maksymalny zasięg jak u wszystkich 720 metrów, maksymalne podniesienie działa 20 stopni, maksymalne opuszczenie działa 8 stopni. Średnie uszkodzenie na strzał 420 punktów, więc tutaj działo, no zaraz po mobilności chyba drugi największy atut, a może i pierwszy największy atut, jak to woli. Jeśli chodzi o układ jezdny, prędkość obrotu kadłuba 42 stopnie na sekundę, bardzo fajnie, opory gruntu niewielkie 1, 1,1 i 2,2, więc kolejny, jakby to powiedzieć, plus i potwierdzenie, że ta mobilność na maszynce jest naprawdę znakomita. Wieża. Zasięg widzenia na podstawie 410 metrów, znakomicie, tym bardziej, że to jest 9 tier. Lighty na tym tierze nie mają, tak, co niektóre oczywiście nie mają takiej wartości. Prędkość obrotu 37 stopni na sekundę, też jest bardzo dobrze. No i od czasu do czasu ta wieża potrafi coś odbić. No, może nie największe kalibry, ale coś zawsze, jakaś tam niewielka szansa na jakiś rykoszecik od tej wieży jest. Jeśli chodzi o radyjko, zasięg sygnału 750 metrów, zlokalizowane w tylnej części wieży, tak jak tutaj widać, nie jest ono zbyt duże i nie jest takie wcale łatwe do zniszczenia. Amunicja.
Mamy tutaj sporo tych magazynów z amunicją porozrzucanych po całym czołgu. Największy znajduje się tutaj w przedniej części i zaraz obok niego oczywiście siedzi kierowca, jakby chłop miał mało problemów. No, walimy tradycyjnie w dolną płytę, więc albo trafiamy bezpośrednio w magazyn, albo w kierowcę i tak jest najłatwiej. Chociaż tak naprawdę ten czołg nie jest jakoś zbyt wybitnie opancerzony i mniej więcej gdzie byśmy nie strzelili, to jest duża szansa na przebicie. Owszem, pancerz jest pod fajnym kątem, ale no... Fulas, czy ty jakieś większe problemy z Leopardem walce tak jeden na jeden z przebiciem to miewałeś? Bo nie. Ja sobie nie przypominam, nie. Żeby jakieś... Chyba, że ktoś ci strzeli w gąski, no i padnie na gąski z hitania, no to tak. Tak. Ale tak, to... Wszystko wchodzi raczej. Wszędzie to i wszędzie, bo to papier, nie? Tak. Ale czasami, tak jak mówię, to jest gra i zdarzają się dziwne rykoszety, więc... Cudowne rykoszety od godzili cudowne, bądź tak. Jaćki, tak. Tak, no. O, przypatrza tam odbija czasami, nie? Więc to jest gra po prostu i... Tak, to, ale to jest właśnie w myśl zasady. Jak walczymy z tym czołgiem, odbija, jak nim gramy, nic nie odbija. No to już można się do tego przyzwyczaić. Jeśli chodzi o amunicję, mamy tutaj trzy rodzaje. Na podstawie APCR-y uszkodzenia od 293 do 488, więc te widełki są dość szerokie. Penetracja od 201 do 335 mm, prędkość pocisku 1478 m na sekundę. Amunicja premium, czyli hity, uszkodzenia takie same, penetracja większa, 248 do 413 mm. Prędkość pocisku również nie jest taka zła, 1173 m na sekundę i amunicja dodatkowa, czyli pociski odłamkowo-burzące, uszkodzenia od 360 do 600 punktów, penetracja najmniejsza od 40 do 66 mm. Promień eksplozji 1,91, prędkość pocisku 1173 m na sekundę. Ja z reguły używam tylko tej podstawowej amunicji. Ten czołg ma na tyle dobrą penetrację, że rzadko kiedy się posiłkuje hita. Chyba że wiadomo, walka jest z jakimś pancerem, siódemką, mausem bądź esetą, to w takich sytuacjach no, hity sprawdzają się o wiele lepiej niż APCR-y. Bądź jeśli walczymy na większy dystans, no to te APCR-y też tracą penetrację. Tracą na penetrację, więc lepiej tak, strzelać. To wtedy hity jednak są mimo wszystko bardziej pewne. Jeśli chodzi o załogę, mam tutaj taką miłą panią. Nawet nie będę próbował wymówić jej nazwiska. Perki, jakie mam porobione na załodze, no to na razie jest żarówka, jazda terenowa, kamuflaż, naprawa, złota rączka i teraz kończę braterstwo broni. Później będę chciał zrobić jeszcze tłumik i wszystkie perki na optykę. Załoganci rozmieszczeni są w sposób następujący. Fulas, a ty jakie perki masz porobione na swojej załodze? Ja też podstawowe, tam szósty zmysł, braterstwo broni, naprawa, złota rączka, kamuflaż, strzał z biodra, kładka, jazda, rozeznanie w sytuacji, zwiad, wszechstronność, bezpieczne magazynowanie, tłumik i teraz robię cichy bieg. No to trochę już tego masz. Dobra. Jeśli chodzi o podstawowe te moduły, to mamy chyba już omówione wszystko. Przejdźmy teraz do pancerza. Tutaj będzie krótko. Jak widzicie, te wartości w rzucie ogólnym nie są jakieś specjalnie imponujące. Nie ma tego dużo. No taki... No, ten med jest bardzo delikatny. Można powiedzieć, że te wartości pancerza przypominają trochę włoskiego standarda B. Tam też nie mamy jakiejś specjalnej rewelacji, jeśli chodzi o pancerzenie, ale też mamy bardzo dobre działo i tutaj też jest podobnie. Jeśli chodzi o poszczególne warstwy pancerza, 10 mm to mamy tutaj w tych miejscach, czyli poprzeczna belka na wieży, tutaj boczne takie jakby wewnętrzne opancerzenie nad gąsienicami oraz część dolnej wanienki kadłuba. 20 mm to mamy tutaj tradycyjnie gąsienicę i tą przednią część wanienki kadłuba i górną tylną płytę zlokalizowaną nad silnikiem. Mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne. Ok, tak chyba powinno być dobrze. 25 mm to mamy tylną płytę kadłuba, pierścień wieży, fragment opancerzenia pod wieżą i to tak naprawdę by było tyle. Jeśli chodzi o kadłub, boki kadłuba, wartość opancerzenia 30 mm, tak jak widać, i tutaj jeszcze mamy fragment zlokalizowany na tym, o,
Tutaj będzie chyba dobrze tak widać. Centralnie górne opancerzenie przedniej płyty kadłuba pod samą wieżą. W tych miejscach zresztą, gdzie widać tutaj wizjer kierowcy. 35 mm mamy tutaj boki kadłuba pod pewnym kątem, jednak no, rzadko co to odbija, z reguły wchodzi wszystko jak w masło. 38 mm fragmentu opancerzenia wokół jarzma działa. 40 mm no to fragmentu opancerzenia na wieży oraz samo działo. I tutaj no, pierścień wieży również i tutaj tylko te dwa miejsca w tylnej takie części. Takie dwie kosteczki, nie? Tak, tak. Tutaj solidnie opancerzone. Tu nie strzelajcie w te dwie kostki. Tutaj nie wejdzie. Także nie ma co. 49 mm, no to mamy tutaj nad samym tym działem też górna płyta wieży. 50 mm dolna płyta. Dość duża, pod niezłym kątem, ale i tak tutaj wchodzi. I tutaj dwa takie skosy po bokach oraz fragmentaryczne opancerzenie na samej wieży. 52 mm to mamy tutaj jarzmo działa, 60 mm również opancerzenie tutaj wieży, 65 mm również mamy działo, 70 mm to mamy przednią górną płytę. No ona potrafi czasem coś odbić, ale no to jest z reguły przypadek niż zasada. No i to by było na tyle. A jeśli chodzi o weak spoty, jeśli chcecie rozwalić przeciwnikowi optykę, to walcie mu po tych dwóch bocznych lusterkach, to wtedy już jest ślepy ten czołg. Nie no, oczywiście sobie żartuję, to jest tylko taka ozdoba, w żaden sposób nie ma wpływu na ten czołg. Taka ciekawostka, że akurat tutaj mamy lusterka dla właśnie kierowcy. Jeszcze zanim polecimy pierwsze bitewki, chciałem tak dodać od siebie, że teraz zaczyna się okres urlopowy. To będzie, można by powiedzieć, ostatnia tankopedia w tym składzie przez najbliższe 3 tygodnie, bo najpierw ja mam urlop, później Fulas i wrócimy do Was razem po tym czasie, a tak to jakieś tankopedie się pojawią, które zrobię, nagram wcześniej, będą, że tak powiem, będę grał samodzielnie, więc będziecie się mieli z czego pośmiać. A teraz sobie zagramy parę bitewek, trochę polamimy, zobaczymy jak dzisiaj będzie szło. Dobra. Idziemy do pierwszej bitewki. Ja zaraz ten... Zapomniałeś o wyposażeniu, co nosisz. Patrz, właśnie tak mówię... Tak ci od razu już przypomnę. Właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo mówię, kurna, pancerz omówiłem, moduły omówiłem, ale o czymś zapomniałem. Ja z wyposażenia mam, o ile dobrze pamiętam, optykę, dosyłacz i chyba wentylację. To jeszcze będę musiał sprawdzić w garażu. Ty co, Fulas, na nim wozisz? A ja mam też optykę, dosyłacz i stabilizator. Stabilizator. Wenty nie wozisz? Nie. Rzadko kiedy wożę wentę na tych zametach. No teraz lato mógłbyś założyć chłopakom, mieliby tam przynajmniej bardziej komfortowo. A tak to wiesz, muszą się grzać w tym. Dobra. Gdzie jedziesz? Jakaś propozycja? Przeskakujemy na małego banana tam szybko na górkę? Tak jest. Jedziemy, przynajmniej będzie śmiesznie. Mamy kolegę z no-capów po przeciwnej, także pozdrawiam. Zobaczymy jak wyjdzie, chyba że nas rozwali, to już tak nie pozdrawiam. Dobra, no mobilność tego czołgu jest naprawdę przyjemna, kurczę. Zwrotny, skrętny. Zobacz jaki tu jest przeładunek. No ale ten przeładunek trochę trwa, kurczę, to jest dość spora bolączka. Fajna alfa, 8,69 jest u mnie przeładunek. Tylko że ja jeżdżę tutaj, widzę na małych zestawach, muszę to zmienić. Dawno tym czołgiem nie grałem. Te lighty choć wybijemy może na środku. To czekaj, ja leżę, ja się przewróciłem. Nie trafiłem. I jeszcze jak byłem przewrócony, to lighta wyświeciłem. No on dobrze wykrywa, to trzeba przyznać, że on dobrze świeci. Wiesz co, tylko się bałem, że mnie jak tak będę leżał, jak dostanę spota, to Arta mnie od razu trzepnie i będzie po mnie. No na szczęście tak źle chyba nie było. O, coś tu się już kręci, TVP-ek. No tu jedzie, widzisz tego? Mhm. On zaraz nam tu wyjedzie. No krytyczne tylko. Poszło chyba na gęsi. Ja też mu gąski zrobiłem tylko. Za wrakiem się schował. Tak. Wiesz co? Boję się, że nam coś zaraz na dupę wjedzie. Wiesz co, nasze heavyki zaczynają przejeżdżać, więc może Fulas nie będzie tak najgorzej. Ale zobacz jaki kocioł jest tutaj. Pojawił się TVP-ek. Krytyczne znowu. Mam przeładunek. Uła.
A mnie lutnął, zauważył skąd strzeliłem, ta 705 mnie to obczaiła. Na ślepo. Mhm. Pojadę za tym lightem, zobaczę co on tu kombinuje. To jest jeszcze heavyk. Patrz, i on se tam tak stoi na środku. Tak. I nikt go wiesz. Nie, nie, nie. Trzeba go olać na razie. Tu jest czysto po tej stronie, może mi się przemieścić. Tylko wiesz co? Go będzie trudno stamtąd wytekać. Czekaj, ja mu z burzaka, może mu działo rozwalę. Spoko. Ojej, chłopcy. Trzeba se trafić jeszcze. Oj, oj, oj. Ja mu nawet nic z tego burzaka nie robię. Ty i strzel... Trafił cię? Tak, ty... Odsunąłem się, tylko głupi ze mnie podjechałem w to samo miejsce. To witaj w klubie, bo ja już też od niego oprywałem. Nie, te działo jest naprawdę celne na tym leopardzie. Jest naprawdę, kurde, kawał dobrego. Od razu brytyjskie działa przychodzą na myśl. Dobra, gąski mu zrobiłem. Wiesz co? My już tutaj raszujemy od drugiej strony na nich. Ja jadę mostem. Ja te deki zrobię w dupę albo tego heavyka, co dobra, tam dobra. Stoi na dole. No, nie trafiłem. To jest nie do wiary, że on se tak stoi i nikt go kurde popatrzy. On tu sobie stoi całą bitwę, nie? Tak, i ma wywalone na wszystkich. I nikt go nie, wiesz, stanął taką miejscówkę, zajął, nikt go nie umie przebić. Tak. Kwadrat jest na górce, jest 6-5. Spróbuję im pomóc z tą E4, bo widzę, że tu się kotują. Dobra, E4 poszła. Ta 705 też już poszła do piachu, czy jeszcze tam siedzi? Siedzi twardo. Naszego kwadrata zaraz porobią, już go nie ma. O, jadą chłopaki tamtą stroną. Centurion. Troszeczkę się cofnę. Tylko krytyczne w leoparda, no nic. Mogło być lepiej, ale mogło też być gorzej. Co tu jest pode mną? Tu jest heavyk cały czas. O, ebola. Dobra, tu się cofam, bo tu Centurion przyjechał. Spróbuję go drugiej strony pozaczepiać. O, typ 5 heavy tu jest. O, no to masz kogo kroić. Nie przebiłem go teraz, panie. No nie, hity daje, bo to jest nie do wiary czasami, jak to... Niby taka, wiesz, w kosmos penetracja, nie? A... No, typa piątkę ostatnio to jest ciężko ruszyć. Naprawdę. Wydaje się, jakby on dostał jakieś wzmocnienie. Po garnku to już nawet nie bije, bo tam nic praktycznie nie wchodzi. Się władowałem na czołówkę z Centurionem. Będzie po mnie. Zrobicie co? No, przeładunek jednak za długi. Przeładunek, tak. No, to jest właśnie to. Nie można takim czołgiem chodzić w wymianę z innymi medami, bo to... No, za długi przeładunek jest. 10 sekund... To jest jednak długo. Mhm. Dużo nastrzelałeś, ja tam marne 4 przebicia zrobiłem, więc nie poszło za dobrze. 4000, dwie podpałki mi się trafiły w tej. A ty kurna, ty. Ładnie to tak, no ludzi tego, podpalać? 705 tutaj pod tym mostem podjechałem mu i tu bułem udałem i podpałka i potem E4. No i bardzo ładnie. I bardzo ładnie, i o to chodzi. Dobra, no i pierwsza bitwa jak najbardziej na plus. Możemy teraz wrócić do garażu, ja założę sobie trochę lepsze wyposażenie, bo jechałem na bieda zestawach, czyli wszystko małe.
Dobra, 10 tysi. No, coś tam nastrzelałeś, panie. Pierwszy byłeś ładnie. No, leży ci ta maszynka chyba, co? Nie, lubię takie. Tylko trzeba ostrożnie grać, nie? No to nie jest taki czołg, tak jak mówię. To nie, z tym medem nie da się wyjechać z kimś i tak strzelać w ramię, bo każdy inny czołg nas, nawet ósemka nas porobi, nie? Mhm. Za długi jest przeładunek. Tak, tak, to jest ten ból. Dobra, o, nie kłamałem z wyposażeniem. Dosyłacz, wentylacja i optyka. Jeszcze sobie sprzęt eksploatacyjny zmienię na duży zestaw. Dużą apteczkę dam. Dużo ludzi gra nim na czekoladzie. Nie wiem, boję się, bo ja zazwyczaj jak gram na racjach, to no, mam pierwszy strzał i mi się czołg pali. No ja wziąłem no, czekoladę, ja tak zobaczymy. Zobaczymy, jak właśnie to będzie wziąłeś? Wyglądało. Tak. No to wiesz co, poczekaj, ja też se wezmę i zobaczymy, który pierwszy się teraz podpali, nie? Spoko. Nie ma problemu. Zmienię. Ale teraz to wiesz, z tym podpaleniem się to różnie będzie, bo na pewno artylerię polosuje, to... Dobra. To pewnie Racje. Ja się podpalę, zobaczymy. A ty dostaniesz od kwadrata. Dobra, to lecimy kolejną bitewkę. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. No i też mu pasują takie duże mapki, nie? Mhm. On lubi przestrzeń, starte. On lubi przestrzeń. Mapy miejskie to tak niekoniecznie, chyba że gdzieś tam na tych... No ostatnio oglądałem Mutiego, no i mówi, że to są najlepsi Leopard 1, nie? Najlepszy snajper w grze. Na kompie oczywiście. Najlepsze działa. No u nas też nie są, nie są złe. Jestem. Już myślałem, że mnie wywaliło znowu. Nie, jestem tylko w przerwie pomiędzy bitwami szybkiego buszka i papierosa złapałem i się wyciszyłem, aha, żeby tutaj nie szumieć na tym, na graniu. Dobra, klasztor. No to tak średnio z tą przestrzenią spróbuję tutaj na ten wjazd podjechać. No ja też zawsze próbuję podjeżdżać jakimś szybkim, jak oni wjeżdżają, to w ogóle sprzedam i wycofka. Tak, tak. Tylko że czasami ludzie, kurde, ty stoisz już, jesteś przymierzony, a ciężary jadą i cię wypchną do przodu, albo cię gdzieś potrącą. Albo za tobą stanie jakiś maus, albo coś i od razu... Tak, albo za tobą chcesz się wycofać i wtedy już jest, kurde, już jest Lipton, nie? Ja dobra, ostatnio... zobaczymy ile na racjach. Ty masz wentylację, tak? Mam wentylację i zaraz ci powiem. Braterstwo dobra, ja broni mam... 74% mam, tak. Co prawda, ale załadunek, przeładunek mam 8,32. To ja tak samo mam na racjach. To będziesz miał ciudy lepiej, jak będziesz miał braterstwo broni, nie? Tak, tak. Nie, mobilność jest znakomita w tej maszynie. Coś pięknego. Aż czasem jest zbyt taki skrętny, można... To jest ryzykowne jechać dużą prędkością i pchać się na przykład na most. Będzie. Bo to graniczy z cudem, żeby tam sprawnie manewrować. Arty nie ma, więc tu możemy... Siedzieć i ich wnerwiać. Wejdzie. Coś jedzie znowu. Te 5-4 nie trafiłem. M103 tu już podjeżdża. Oj, już zebrałem od kogoś. Oj, patrz, mój pocisk gdzieś w ziemię poleciał. Spróbuję to M103 tutaj trochę po garnku obić. No niestety, nie było przebicia. Ja nie wiem, czy trafiłem. Ja myślę, że te 5-4 nas tu będzie próbowała objechać. Dobra, M103 na razie idzie z nami na wymianę. Ktoś ją tam chyba... No właśnie, tylko wiesz co, ta wymiana to tak to... Dla nas się skończy źle, wiem. Trzeba zaraz stąd zwiewać, bo hardcase się toczy. Uciekaj. No on się nie patrzy na nas. Aha, on no ma to... wieżę obróconą. Dawaj no to go. Już. Strzelił, o. Tylko uważaj typ zanim jedzie. Ojojojojoj. Typ jak coś strzelił. Uciekajmy stąd już, bo to... Już. Chodźmy tutaj. Chodźmy na tą półeczkę. Jadę. I będziemy sobie ich tłuc z tej półki. Ja myślę, że ci nasi tego ten przepychacz tutaj dają radę, co? Wątpię. Trochę zaczyna to... Tak słabo wyglądać. Nie wierzysz w zielonych? Nie. Dzisiaj miałem taką bitwę, było... Naszych zostało 9 czołgów, przeciwników 3. Mówię, a, dobra, wygramy.
wyjdę na chwilę, nie? Bo i tak mnie zniszczy, i tak mnie zniszczy, i wracam. Bitwa przegrana, dwa czołgi od nich zostały, wszystkie nasze porobione. Mówię, aha. No to całkiem spoko. Dobra, Vengeance się przeniósł. Na innych bicia zbytnio nie ma. Masz bicie na tego typa? Było, ale się cofnął. Czekaj. Ale wiesz co, na hity muszę przełożyć, bo ja go nie... Tak, to nie ma sensu. Cofnął się. Też przełączysz na hity, tym bardziej, że czekaj, tutaj... chodź tu, pomożemy. Właśnie, też tak patrzę, że trochę się grubo robi. No ale hity ładuje, bo jest PZ7. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale tak wiesz, staraj się nie obrywać. Bo jednak te ciężary, jak nam tu przywalą, to... Co tu jedzie? PZ7 z dołu, nie? Pytanie, co tu nie jedzie? Masz, z prawej od razu są, masz. Uważaj. Tego spróbuję skończyć. 257 też. Dobijesz? Dasz radę? Tak. Padnie. Ten strzelił jak coś. PZ7 strzelił. Dobra. Ojejku, ruszył mi się do przodu. To jest jeszcze 60 PZ... TP. Ty, nie, no, widzę go przez te krzaki. Dobra, dostał. Tylko... Dobra, dobra, ładnie. 60 TP walnąłem, bo PZ całkowicie był zasłonięty dla mnie. Ty, ale ja go nie widzę przez te krzaki. Dobra. Lewy, ładnie. Udało się, pancer 7K teraz. Mhm. Dobra, nie ma. Teraz tą stronę. Patrzcie, ten tam wyjechał. Ale koza. Dobra, pancer strzelił. Widziałem, to znaczy... A raczej słyszałem. Dobra, walę go po wizję, po tym, po włazie. Jaćka strzeliła. Dobra. Dobra, jest na hita. Strzelił. Skończysz? Jak... No nie, nie umie go przebić. Nie, nie, nie trafiam w ogóle w ten garnek, wiesz? Dobra. Ładnie. Poszedł. Dobra, to jadzie to... Fulas, ustaw się może już na kapa, zobacz co się dzieje na K8. Dobra, widzę, widzę, widzę. Już robię wrotki. Ja myślę, że go skończą, co? No już skończyłem. No to ładnie, dobra, już się wracam. Ustawiamy się i próbujemy to wyczyścić. Dobra, WTAów to jest na hita, to nawet nie ma sobie co nim głowy zawracać, ale tu jedzie Emil 2, na razie zasłonięty. I stąd wyjeżdżałem z dołu, teraz będą wyjeżdżać. Dobra, ta M103 jest, co się z nią szarpaliśmy. Aj, nie weszło. Stoi na gęsiach, stoi już na gęsiach. Ładuje, 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 w bok wieży mierzę. Dobiję ją. Ty, uciekł mi, uważaj, mam spota, uważaj. T54 tutaj świeci z dołu. No i dobra. Ależ. Jeszcze ten Emil tam się gdzieś kitra. Dobra, M103 poszła. Na Emil. Nie, no Emila nie ma. Jakiś mecz. Już poszedł. STB1. W ogóle go nie widziałem przez całą bitwę. Dobra, jest też na zamku. Na zamku, tam pod zamkiem jest. To tutaj przyczajkę w razie jakby uciekał i... A, i ja już jadę na niego. Nie będę, Tedek już tam jedzie, jadzia, to więc nie, to teraz... Ja poczekam, bo ostatnio jak wyjechałem na koniec poprzedniej bitwy, to mnie kolega z no-capów porobił, więc się teraz nie będę spieszył. Pozdrowienia a propos od Paczarneckiego. Bo właśnie mi wiadomość napisał, pozdrawiam też kolegę. Pyta się, gdzie ty byłeś? Myślał, że we dwóch tam właśnie wyjedziemy na niego. No i dobra. No ja już chciałem mu na dół jechać, ale niestety byłem pod mostem. Bo musiałem tego 705 tam za tą bułę, że mi sprzedał. No trochę w plecy, ale no coś tam się postrzelało. M-ka wpadła? Coś, ty pierwsza klasa. No ja też jedynka. Dużo spota miałeś, asyst? Czekaj, zaraz ci powiem, bo już jestem w garażu. Znaczy, nie miałem chyba za dużo spota. Ja tam 348 tylko. No to nie taka mapa. Ja 350. Dobra,
No ale bitewka, trochę się jej obawiałem, ale wyszła całkiem spoko. Mogło być gorzej. Ja tym leopardem też jakoś tam. Gorzej. A co ja powiedziałem? Bożej. Przejęzyczyłem się. To jest, wiesz co? To jest nieraz tak, jak myślisz o czymś, mówisz jedno, myślisz jeszcze o czymś i skleisz, kurde, dwie rzeczy w jedno i to nieraz takie głupoty właśnie wychodzą. Dobra, Karel, jadesz, próbujemy wjechać na górkę. Ja bym nie wjeżdżał. Drugą Myślisz w stronę. sumie, popatrz, PTA, co tam jest? Sheridan. Już patrzę. No jak chcesz, oni tylko PTA i Sheridan. T9, 5, 6 też będzie tam chciał wskoczyć. No nie. Lewa strona, jak coś. Chociaż to jest nowe niszczenie, zobaczymy. Ja zazwyczaj jak tak mam jakiś, staram się coś zrobić, takie, o, wjadę tam, no to wiem, to mi to kiepsko wychodzi. No, też tam ostatnio walorem pomyślałem, że zdążę przeskoczyć, przeskoczyłem, ale pół HP już poszło na wyjściu. Mam takie dziwne przeczucie, że wszyscy tą stroną pojadą. Jest Sheridan, już Patrz, mam a ja mam spota. dziwne przeczucie, że ten Sheridan tu jeździ środkiem. Nie ma arty, to dobrze. A cały czas mam żarówę. Ja też, o co sorry. ci? Się zapatrzyłem na niego. Dobra, czego olać. A jeszcze go widzę. Mamy meda już tutaj, STG jedzie. Stockade is M. No jedzie tu narodu. Dobrze, niech jadą. Dobrze. Isa M. Kwiatos na tym przejeździe. Tak. Zaraz mierzę. Wyjedzie. Dobra, pięknie. Uważaj, bo ja mam spota jak coś, nie? Patrz, nie przebiłem go. Chciałem go skończyć i się nie udało. Stockade już przejechał. Dostał. Jeszcze coś tam za nimi jechało. No, poczekajmy sobie tutaj. Może się jeszcze odważą. Ten light rusza tutaj. Sheridan. I to ostro. On tu wyjedzie zaraz. Ładnie. O, coś tam stoi na tym przejeździe. Tylko niewyświetlone jest. Ja na razie zmienię pozycję, żeby zniknąć. Leopard tam chyba stoi na tej górce, co na początku mówiłem, żeby wjechać, więc też musimy tylko uważać. Tylko wiesz co, martwi mnie, że ten jeden heavy tu stoi. I nie atakuje. Tak, ten drugi koło nas stoi. A patrz, ci tu już wyjeżdżają. Niszczarki jeszcze stoją na tym, na punkcie startowym. No i już o, patrz. Widzisz. Tu już STG podjechał. Uważaj, bo już podjeżdżają. No, nasz jest za głęboko z tyłu, wiesz? Te 9, 5, 6 jest tutaj w dole. Dobra, już go nie ma. Typ 59 Vanguarda atakuje. Chodź go tu, ten. Wiesz Masz co? Na niego bicie? Ja tu, Zmywajmy ja dole, się dobra. Stąd. Zmywajmy się stąd. Do tego Heavika dojedźmy, bo nas tu porobią. To dawaj. Ja jadę już tędy. Oj, sorry. Dobra, ja tutaj odbiję. Kurna, podpałę dostałem. Co za menda w tym Sheridanie mnie trafiła. Dziękuję, do widzenia. Patrz, a teraz mnie z górki tłuką. Jacie, a tu light jest. Skąd oni mnie tłuką? Ten... Mnie Paton Sheridan mnie, skroił. Mnie skroił Sheridan właśnie. Mnie tu. Patrz, gdzie nasz light stoi i on nie wyświetla. A, to czasami jest... Nie rozumiem tej gry, naprawdę nie rozumiem tej gry. Patrz, i ten light tam jeździ sobie. O,
Dobrze, już się najeździł. Ale patrz, znowu cię paladyn ale kroi. Ale patrz, cały czas paladyn mnie tłucze w dupę, nie? Mhm. A oni tam stoją, nie? No ten 65T się nie ruszył od samego początku chyba. Podjechał tam, czekaj, zobaczy, czy on gra w ogóle. Patrz, i oni... No, paladyn sobie tam stoi. A, na stoku jeszcze jest ten IMX, no to trochę go rozumiem. Już się przełączę na ciebie. Zniknął. Sam tu jesteś już. Nie ma nikogo. No, to już wiesz co? Widać, że w wieżę dostałeś. Tył też obity. Jadę na górkę, nie? A oni patrz, widzą, że nasze czołgi czerwone już są tu pod naszą bazą, nie? Mhm. Oni dalej pchają do przodu, powiedz mi. Co oni, bazę chcą przejąć? Ja tego nigdy chyba nie tak. Rozumiem tych graczy. Chyba tak. Ja tego... Albo po artylerię jadą. Jaką artylerię? No, nie psuj im niespodzianki. Przecież oni są wszyscy tutaj. I te takie... I nawet ten light jedzie do przodu. No co za kołki. Przecież mógłby tutaj z tej górki poświecić i fajny punkt do strzelania. No właśnie, no i zwłaszcza, że jeszcze ten Tedek tam stoi, on chyba nie gra. Na AFK-u jest, czy gra ten Tedek? Zaraz ci powiem, gra. Schował się za bunkrem i siedzi za bunkrem cały czas. Aha, no to dobrze, to nie chcę tam siedzieć za tym bunkrem. Teraz wyjechał na Stokejda. Nie trafił, dostał. Zaznacz im tam, niech bazę robią. Albo rzuć im hasło bronić bazy, albo coś, może załapie. To jest czasami naprawdę... I co, ten med porobił tego tam na mnie? Tak. Patrzę, Diamondback tutaj właśnie atakuje jakiegoś meda. Co to jest? A, typ 59-2. Jeszcze z lewej dostaje. Jeszcze coś tutaj gdzieś siedzi. Jest tam. Jeszcze jest jeden med. To musi być STG w takim razie. Tak, bo ST1 jest przede mną. O. ST1 jest tam. Ładnie. Ładnie go skroili. Godzilla leży na boku. Tylko wiesz co? Boję się, jak ten STG tu wyjedzie. Czekaj, już tam powoli się toczą. Jedzie piątka. Light jedzie od drugiej strony, więc powinieneś w sumie mieć zaraz wyświecone. Ja nie wiem, ile on ma hapsa. Nie, on tam chyba raczej został, wiesz? Wątpię, by od tej strony jechał. No ale, jest, został. Ten light już na niego jedzie. Ile ma STG życia? Wiesz co, na hita jest 90. To już chyba sobie z nim poradzę. Dobra, no i poszedł. No, nie poszła ta bitewka. Trzy przebicia, tylko to tam, co to jest. Ten czołg jest jeszcze fajny, ale wymaga też bardzo dobrej załogi, kurczę. Zupełnie inaczej też by się grał, jakby miał i spota porobionego. Minus 28 tysięcy, drogo mnie to trochę wyszło. Ale maszynka jest fajna. Dużo, dużo graczy właśnie ją chwali. Zarówno tą dziewiątkę Leoparda, jak i dziesiątkę, że dwa naprawdę mega, mega dobre czołgi. Nie przeczę, nie dyskutuję. Widzę, jakie ludzie wyniki tymi maszynami robią. Chociaż też dawno na forach nie widziałem jakiegoś mega wyniku. Na forach ogólnie dawno nie widziałem wyniku na Leopardzie 9 PTA albo 1C. No wiesz, ci, co już to mieli wymarkować, to już wymarkowali. Tak. Tak nie grają, nie? Mhm. Już są znowu kolejne czołgi. Tak, teraz i robią następne. Ta M60, ta E6, te medy, tak, nie? Tak. Ten PZ, ta dziewiątka, ten Niemiec, więc... Mhm. Gdzie znowu markują kolejne czołgi, nie? Tak, teraz Light, jest co robić. Te brytyjskie, jest co robić, nie? Ci, co markują, to... Mhm.
Ja bym linią K pojechał. No dobrze. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. No losowanie jakieś musimy najgorsze uważać nie na dwie jest. arty. Aha, faktycznie dwa kwadraty, Equalizer, GW Tiger. I to nie jeszcze. Czyli jak się pewnie będą skupiać się na jednym. No dobra, to jedziemy. A ja myślę, że ja, wiesz co, ja sobie chyba postaram, no postaram się z tego wymarkować i dopiero potem przeskoczę na dychę. Czyli aż tak dobrze ci się nim gra? Przyjemny czoł. Fajnie, fajnie się nim gra. Oj, coś mi przycięło na chwilę, sorry, bo cię tam chyba zawadziłem. Nie, nie. Jakoś tak momentami pojawiają się w tej grze takie lagi, nie wiem skąd, nie wiem co jest przyczyną, internet mam lepszy niż był. Tego lajta panowie. A, uciekł chyba. Dobra, zobaczymy co po tej stronie będzie. Jest, KPZ już jedzie. Dołem też coś jedzie, obiekt 705. KPZ głupi nie jest, nie spieszy się. Tym lightem mógłby się wycofać, kurczę. Żeby go tam zaraz nie zgasił. Nie przebiłem, nie przebiłem. Uważaj zaraz hulas na tego KPZ-a, bo może być widoczny. Ja chcę tu tą... Te trzy dwójka boczkiem jedzie do nas. No kurna, odbił. Już go nie ma. Dobra, 257 od prawej idzie. Dobra, mam spota. Patrz, spot i namierzanie, no. Co jest? Kurde. Dobra, lajta już nie ma. Zaraz powoli będą stamtąd wyjeżdżać. Wiesz co? Freedom na dole. Też to o tym myślałem. Się, że jak tu zjadę. Tu ci nas zaczną trzaskać. Będziemy... Tak, ci tu. Poczekaj, spróbuję tam im pomóc, bo tam widzę E75 się szarpie. Tego Freedoma spróbuję zgasić. Tą 705 zdekoncentrować troszkę. Dobra, Freedom poszedł. Dobra, to ja będę... O, jedzie sobie. No, ruszcie się tymi heavy'kami, to jak wy pojedziecie, to ja też pojadę, no. Ojej, to jest takie granie z tymi młokosami. No nie kwapią się, dużo ludzi gra ciężkimi czołgami, ale się nie kwapi, żeby w ogóle nimi atakować. Wiesz co, już zaczynają nam bazę robić od drugiej strony. Podjadę do ciebie, spróbuję ci pomóc. Co tam, jest tam jeszcze ten KPZ? Jest. Jest i ta 705, tylko... Tu też jest, wiesz. A u nas jest Heavig na bazie. Emil. Dobra, trochę bliżej podjadę. Oj kurna, na lajta wpadłem. Emilia już nie. Dobra, ja tutaj pomagam z tym 257. Dobra, to ja będę tu... Postaram się... O, tu jest kolejny light. O, tam już sobie jedzie.
Zaraz tam do ciebie wrócę. Zaraz to mnie nie będzie, panie. Już jadę. Gdzie jest Arta? Dupnij mu Arta. Proszę ja ciebie. Arcioszko, kochana. Strzelce tu w tego pana. Dwa KPZ-y tam są. No. Już zaraz będę, już jadę, już jadę. O, jeszcze jest Jaćka, a to siódemka na szczęście. No, ale ich tu już jest, wiesz. Ta Arta już tak strzela. Czekaj, ojojoj, zasłaniasz! A! Dobra. Dobra. Ile masz hapsa? Cały jesteś prawie. Spoko, jest dobrze. Dobra, strzelił. Strzelił. Odbił, ale wezmę go na siebie jak coś. Dobra. Dobra. Nie wiem, co za niszczara im została i gdzie ona jest. Su 130, no to będzie w rewirach ich kapa, tak? Na bazie. To jedziemy. To ja pojadę prawą, ty jedź lewą. Już jest. Dobra. Wychwyciła się. Jak coś jadę pierwszy, żeby ewentualnie ja, żebym zebrał. Ile masz HP? Dobra. 600. To poczekaj, to ja pierwszy. To będę świecił, ty będziesz tłukł. Tu jeszcze został. Dobra, T7-1, nieźle. Ci już zjechali tam do wąwozu, dobra, TTK nie ma. T7-5 sobie poradzi. Tak, oni tam już w tej dziurze siedzą. To te arty tutaj, a, patrz, o, tu są. Już jest przed nami. To ja jadę bliżej, nawet się nie zatrzymuję. Tylko uważaj, bo tam są dwie. Wiem, wiem. Patrz, 7 HP. No ja też nie skończyłem tej drugiej. Na mnie się skoncentrowały jak coś. Dobra, jedna wystrzeliła. Dobra, no i luks. Udało się. Już myślałem, że to przegramy, ale udało się na szczęście to uratować. No też myślałem, że to, bo już tak to wyglądało. Jeszcze jakby te PZ-y tu na nas wyjechały, no to byśmy nie mieli szans, nie? To samym przeładunkiem by nas rozwalili. No i ten E75 fajnie, że się nie zawahał, tylko atakował tam cały czas i zrobił zamieszanie. To my mogliśmy się cofnąć i tutaj trochę wspomóc tą obronę. Ja się najbardziej bałem, że te kwadraty nas tu porobią, jak z tymi KPZ-tami. Ale się nie strzelały. No, nie strzelały, bo by się tu na nas skupili, to by było marnie, nie? Przecież ten. Nic, nie wiem, gdzie one. Nie wiem, w co oni strzelali. Ten equalizer, nawet jakby był na magazynku, to mógłby nas spokojnie tutaj sam porobić, jakby mu dobrze trafiły pociski. No, mam jeszcze chwilę. Starczy na jedną bitewkę i na tym zakończymy materiał. A widzisz, grałeś cały czas na racjach? Tak. No cały czas na racjach. Tak, jak w dupę ten czołg dostaje z jakiegoś większego kalibra, to... No, co w poprzedniej bitwie mnie Sheridan od razu tam spalił. Naprawiłem zbiornik, tak. Ujechałem kawałek i od razu dostałem. O, dębina. Tak. Fajna mapka na ten czołg. Bardzo przyjemna. Tak. Ja to od razu jadę prosto na tą górkę. Tylko tutaj nigdzie dobrze nie widzę na E2. Na E2 chyba jest. Tak. Zobaczymy jak to. Zauważyłem, że dużo ludzi tu teraz nie jeździ do miasta, tylko nawet tymi isami, tymi obiektami na te kurki jadą. Ja nie rozumiem. Tymi ciężarami bez opuszczania działa, bez niczego jadą się strzelać na górki. Mhm. Ja lubię, jak fałka beton wyjeżdża nieraz pod taką górkę, wtedy go łapę na gęsi i wszyscy go tak kroją, jak tylko chcą. O, są chłopaki z PLH, fajnie, pozdrawiam. Bo jest na lajcie, to będzie świecił.
O, i standard B, no to też pewnie tam stanie na górce kolega razem z nami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jakbyś miał fulla porównywać standard B i leopard PTA, który czołg byś wybrał? Powiem ci, że nie wiem, bo już dawno grałem standardem B, więc nie wiem, jak się... To jest magazynek, nie? Tak. To jest trochę też inna gra, ale wiem, pamiętam z tego, że też bardzo przyjemny czołg. Też tak, w sumie to świetne taki leopard działo. Trochę z wyglądu nawet leoparda przypomina, tylko że magazynek, nie? Też ma świetne działo. Już nie pamiętam jego parametrów tam, jak to tam wygląda, ale naprawdę też się nim, zacnie się nim grało. Bardzo fajny czołg. A masz go w garażu? Nie masz go w garażu, nie? Nie. Ja tam, tak jak mówię, że ja nie trzymam. To ja muszę jego zrobię do materiału przez ten czas właśnie, co przerwa będzie urlopowa. To by akurat na świeżo było porównanie po tym leopardzie. O nie, głupi pomysł. Tak, muszę zrobić. Chyba drugą stroną wszyscy jadą. A na drugiej stronie nikogo prawie nie ma. No nic, jak coś to słuchaj, tu jest fajny ten dołek na G1, G2. Tam możemy też jak coś później bronić bazy. Na razie no zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Świeci. Tak, tak. Dobra, tu już jedzie coś górą. Tor to jest w mieście. Co, tu są dwa heavyki, jak na razie widzę. T30 tu jest, tej środeczkiem sobie jedzie. Jadę. Za tym domkiem. Już się przestawiam. Kurde, znikła mi teraz. Jak to mnie wkurza, jak widzę maszynkę. Obiekt 140. Naraz. Nie trafiłem, zasłonięty już był. No jest T5. Piąteczkę widzę na górze. Ta. Już się ustawiam. Dostał. Aj, ta, nie skupiłem do końca. T30 się wycofuje. E5 nie mam bicia. Czekaj, spróbuję tego. Dobra. O, dobra, zgasiłeś tam tego, okej. Okay. Mam spota, ale tu już wyjeżdżają. Oni pod mostem będą przejeżdżać teraz, zobacz. Tutaj no właśnie, jest patron. Ale ja muszę teraz... Mam spota. Mam spota i na... A właśnie teraz to już... Ale się skupili teraz na mnie wszyscy. Patrz, jak mnie tłuką teraz. Dobra, wycofaj tutaj na górki, bo to... Ja na razie tą E5 wkurzam. Dobra, E5 zjeżdża. Aj, głupi strzał. Myślałem, że może jakimś fartem. Tu jeszcze patron siedzi między budynkami już. Tak. Właśnie to jest to, że to ten czołg, jak cię wyspotują... Oj. Zagapiłem się teraz ja. Wyjeżdżają. To dość agresywnie tak jadą. No i bardzo dobrze. Jest co strzelać. Ja bym ci tutaj najpierw chyba. Już, panie kolego, już bierze. Dawaj jego. O, dostał. Chyba groźniejszy. Dobra. Nie przejechał. No leopard jest takim dobrym czołgiem do wkurwiania heavików na dużym dystansie. Bo często jest niewykryty, a może... O, i ST1 na gęsi już stoi i na pewno mnie klnie na czym tylko się da. Muszę hity dać, nie przebijam go w bok, nie? Tak dziwnie jakoś stoi. A, już go nie ma. Tu jest jeszcze paton na górce. Cofa się na swojego kapa. Nie wiem, te dziesiątka też już raczej nie wyjedzie. Odbijem od E5. Wiesz co? Nie, piątki to nie lekceważę, bo jej przeładunek jest bardzo dobry. No wyjedzie jeszcze teraz. Też chyba na nią hita załaduję. Nie będę się pierdzielił. O, te dziesiątka się pokazała. A, nie trafiłem. Patrz, on mnie na ślepo. A, co jest? Ale
Ty nie wierzę czasami. Naprawdę nie wierzę, co się dzieje. Dobra, standard, by tam chłopaki pojechali już. O, już tam chyba ich porobi bez problemu. Znaczy, chyba jego porobią bez problemu, już mi się język plącze. O jejku, 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 popatrzcie co tu jest, a ja się tu wkopałem. Mówisz o tym uciekł. Patonie? A, ale on się chyba wycofuje, dobra. Nie, jedzie na ciebie. Przynajmniej próbuje jechać na ciebie. Ale tam z tyłu już nie ma nic, nie? Tam niszczarka jest dalej, ale możemy na niego na razie śmiało ruszać. Jest niszczara, T-30 się pojawiła, ale na nas nie patrzy, ma wieżę tyłem do nas. Dobra, weszło. No panowie, dawać tego patonika i... 30B się pojawił. Aj kurna, załatwił naszego kolegę z PLH, szkoda. Myślałem, że coś tu jeszcze pomoga, ale się nie udało. Ten 30B to tam jest pełny. Tego Patona jak tutaj zgasimy, to już kurna można śmiało się za nich brać. Co go skończyło? Co, ja chyba sobie to objadę, bo to... O, ten 30B chyba raszuje. Ale odpieprzyłem numer. Dobra. Kwiato, z czymś tam wjechał. Nie pytaj, mi stamtąd. Nie pytaj. O, jejku, jejku. Dobra, myślałem, że mnie skończy. O, ten nie skończy. Jedzie już na mnie. Co za menda, co za menda. Kurcze. Głupota, głupota, głupota. Jeszcze mogłem jeszcze. No teraz mnie skończy, nie? Bo tu sam jest T, a Hewik chyba tam się zatrzymał, to mówiłem. Dobrze nam poszło. To za długi przeładunek, nie? No, ale wiesz, tak to jest, jak nieraz jedziesz na pewniaka, bo chcesz komuś pomóc. Tak, jak ci mówiłem, tym czołgiem nie możesz tak, jeżdżać, tak, bo tak, tak. Sprzedasz jedną bułę, a takie dwa mety mają za szybki przeładunek i oni ci pokroją raz dwa, nie? No, wiesz, to gdybyś prawda. Miał jeszcze pancerz, to coś odbijesz, ale tak bez pancerza to... No na szczęście ten już jest ostatni, to ostatnia bitewka w naszym materiale. Ja miałem takie bitwy pół na pół, ty to tak widzę, lubisz tą maszynkę, takie miałeś równe te bitewki, zawsze coś tam robiłeś, a ja to tak właśnie niekoniecznie. No teraz znowu strzelałem 5000, tylko powiem ci, że w każdej bitwie jakąś podpałkę teraz robiłem, więc... Weź ty mnie nie denerwuj, ja ustrzeliłem 4000 i zadowolony z siebie byłem, a... Dobra, żartuję oczywiście. Dobrze, że wygrana. Idziemy do garażu. Zobaczmy. I znowu w plecy, ale no trochę hitów trzeba było zużyć. No, nie było źle. Ja nie, to ja na plusie. Ja dobra. Tam nie strzelałem z hitów. No maszynka fajna, maszynka się zacnie sprawuje. W następnej tankopedii muszę wziąć właśnie tego standard B. Dzięki Fula za czas, dzięki wszystkim za uwagę. Z naszej strony to by było na tyle. W pełnym składzie słyszymy się po urlopie. Trzymajcie się, cześć.